pod wezwaniem Szpitala Świętego Jerzego w Lubawie te udzielenia z budżetu miasta uchwała dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisaniu do rejestru zabytków parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny w Lubawie, ce udzielenia z budżetu miasta Lubawy dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisaniu do rejestru zabytków parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Michała w Lubawie, ce przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2013-2017 o nazwie Gminny Program Profilaktyczny Szczepień Przeciw HPF, e. przyjęcia do realizacji programu zdrowotnego na lata 2013-2017 o nazwie Gminny Program Szczepień Profilaktyczny Przeciwko Pneumokokom, f. ustalenia wieloletniej prognozy finansowej, ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Lubawa na lata 2013-2017, g. zmiany uchwały nr 16 na 178 na 2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie wniesienia majątku Miasta Lubawa na podwyższenie kapitału zakładowego lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lubawie, h. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lubawa na lata 2013-2020 i zmian w budżecie Miasta Lubawa na 2013 rok, 8 pytania i wolne wnioski, 9 odpowiedzi na pytania, wolne wnioski, 10 zakończenie obrad. Czy w sprawie porządku obrad ktoś z Państwa radnych, przedstawicieli Pana Burmistrza chce wnieść zmiany? Pan Burmistrz Maciej Radkie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym wnieść do porządku obrad w punkcie 7 odpunkt J projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Projekt uchwały jest konsekwencją zapisów budżetowych, jakie dzisiaj zawiera projekt zmiany budżetowej. Chodzi o te 10 tysięcy złotych, które mamy przekazać na zakup samochodu pożarniczego powiatowej komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Iławie. I tę kwestię wyjaśniała już pani skarbnik na posiedzeniu komisji rady wcześniej przed sesją. Także ta uchwała jest jedynie konsekwencją podjętych wcześniej decyzji. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy są inne propozycje do zmiany w porządku obrad? Nie widzę. Wobec czego głosujemy? W okresie od 28 marca do 17 kwietnia bieżącego roku. 28 marca otrzymałem przetarg na cząstkowe nadleśniki w mieście. Wykonawcą pracy stała firma roboty ziemne, wodno-kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubany. Najkorzystniejsza oferta skalkulowana została na kwotę 135 792 zł. Również 28 marca otrzymałem przetarg na oczyszczanie i sprzątanie ulic, chodników i placów będących w zarządzie gminy miejskiej Lubawy. Wykonawcą usługi została lubawska spółka komunalna za cenę 268 993 zł. Brutto. 29 marca rozstrzygnąłem przetarg na oddawę oznakowania poziomego dróg gminnych w mieście. Wykonawcą pracy stała firma BGB Line, spółka cywilna Łukasz Gołębiewski, Paweł Bryczek z Zakrzewa na kwotę 10 891 zł. Brutto. Także 29 marca ogłosiłem przetarg na budowę chodników na osiedlu mieszkaniowym w Lubawie. Termin składania ofert upłynął wczoraj. Na przetarg wpłynęły następujące oferty złożone przez Przedsiębiorstwo Budowy Drugi Mostów Dronu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ZUS Trudę na kwotę 361 344 zł brutto. Firmę Rolex Leszek Roxel Skorcz na kwotę 198 832 zł brutto. Przedsiębiorstwo remontowo-budowlane ZUS Trudy na kwotę 221 822 zł brutto. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Morąga na kwotę 412 909 zł brutto. Przedsiębiorstwo drogowo-budowlane z Brodnicy na kwotę 393 326 zł brutto. Przedsiębiorstwo budowlano-montażowe Lubtech z Fijewa na kwotę 276 553 zł brutto. Roboty ziemne wodno-kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy na kwotę 262 708 zł brutto oraz firmy Musa, Alicja Musiał, Tadeusz Musiał z Targowiska Dolnego na kwotę 274 049 zł brutto.
Na ten cel gmina miejska zabezpieczyła środki w wysokości 200 tysięcy zł brutto. Propozycję zmian finansowych również w tej sprawie zawiera projekt uchwały zmieniający tegoroczny budżet. Również 29 marca w Kancelarii Notarialnej w Lubowie podpisałem umowę o sprzedaży niezabudowanej działki gruntu położonej w Lubawie przy ulicy Matejki o powierzchni 400 m kwadratowych na rzecz państwa Elżbiety i Walentego Zielińskich za kwotę 8 500 zł netto plus należny podatek VAT. Działka została zbyta na powiększenie nieruchomości. 11 kwietnia podpisałem umowę dotyczącą opracowania monografii ziemi lubawskiej pod tytułem Lubawa, dzieje miasta i regionu. Podpisanie umowy m.in. przez profesora Kazimierza Grążawskiego oraz doktora Mirosława Hoffmana umożliwi oficjalne rozpoczęcie prac naukowych przez autorów publikacji. Prace nad częścią naukową monografii mają zostać ukończone w trzecim kwartale przyszłego roku, a opracowanie ma się ukazać w związku z obchodami 800-lecia Ziemi Lubawskiej oraz Chrztu Lubawy. 12 kwietnia rozstrzygnąłem postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą Konserwacja Murów Obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie w zakresie elewacji północnej oraz baszty cylindrycznej. Wykonawcą prac została firma Konserwacja Zabytków Renowatum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Torunia za kwotę 319 450 zł brutto. Podczas ostatniej sesji informowałem również, że w związku z oszczędnościami przetargowymi wystąpiłem do ministra kultury i dziedzictwa narodowego o możliwość rozszerzenia zadania o remont ściany wschodniej ruiny. Otrzymaliśmy informację, jak na razie telefoniczną, czekamy na informację pisemną, że minister wyraził zgodę na proponowane przez nas rozwiązania, wobec czego jeszcze w tym roku jest możliwe przeprowadzenie dodatkowego przetargu na remont ruin ściany wschodniej. Także 12 kwietnia odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej Miejskiego Ośrodka Zdrowia połączone z posiedzeniem Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego. Spotkanie poświęcone było bieżącej analizie funkcjonowania ośrodka zdrowia pod kątem jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów. Miejski Ośrodek Zdrowia ma przygotować w ciągu najbliższych kilku tygodni analizę swojego działania wraz z planem naprawczym, który w procesie wdrażania połączony będzie z kampanią informacyjną oświadczonym przez MOS w zakresie usług, a także warunkach i standardach wynikających z zawartego przez Ośrodek Zdrowia kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Również 12 kwietnia uczestniczyłem w posiedzeniu zgromadzeń wspólników miejskich spółek Lubawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji, na których podjęto uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania zarządu za 2012 rok, jak również bilansu i rachunku zysków i strat za rok ubiegły oraz udzielenia pokwitowania zarządom i radom nadzorczym za pracę w roku 2012. 15 kwietnia rozstrzygałem przetarg dotyczący budowy oświetlenia na osiedlu Jesionka. Najkorzystniejszą ofertą złożył Zakład Usług Elektrycznych Elektroinstal z Lubawy na kwotę 21 699 zł brutto. Chcę również poinformować, że 15 kwietnia dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie ogłosił przetarg na rozbudowę biblioteki miejskiej. Jak informowaliśmy już wcześniej, miasto otrzymało na ten cel wsparcie finansowe, a środki będą pochodzić z programu Biblioteka Plus prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wysokość dotacji wyniesie maksymalnie 1 250 000 zł, to co stanowi na dzisiaj 75% całej kwoty wartości zadania. Otwarcie ofert zaplanowane zostało na 30 kwietnia bieżącego roku, a całość prac ma zostać wykonana do końca sierpnia roku 2014. Również chciałbym poinformować, że wczoraj, 16 kwietnia, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie rozstrzygnął przetarg na remont dachu budynku OSIR. Wykonawcą zadania została firma Zakład Dekarsko-Blecharski Piotr Tańczak z Chełma. Wartość robót oszacowana została na kwotę 189 033 zł. Ja Państwu dziękuję. Sprawozdanie z wykonania uchwał przedstawi Pani Sekretarz. Niemniej jednak chciałbym również na gorąco poinformować zgromadzonych na tej sali, ponieważ radni już o tym wiedzą. Dzisiaj rano o godzinie 8 dotarła do nas informacja dotycząca awarii w wodociągu przy miejskiej fontannie. Ponieważ służby już przygotowywały się do montażu fontanny i próby uruchomienia, która została zaplanowana na najbliższy poniedziałek, okazało się, że w komorze znajduje się wyciek, nie wygląda on na groźny. Być może ta awaria spowodowana jest roztopami, czy też być może wody zostało w wodociągu i pęk.
Niestety naprawa będzie polegała na częściowym rozebraniu kostki z placu bądź chodnika, wobec czego przekazuję taką informację publicznie, bo na pewno będzie ona rodziła jakieś kontrowersje i będzie niezbyt sympatycznie odbierana przez mieszkańców. Niemniej jednak innej formy naprawy tutaj nie widzimy. Oczywiście usługa zostanie wykonana nieodpłatnie w ramach rękojmi. Dziękuję bardzo.